Cześć kochane dzieciaki, cześć, cześć, to ja, wasz Tadek, miś z biblioteki Niedźwiadek. Kochani, niestety nie otrzymałam żadnych listów i bardzo mi z tego powodu przykro. Ale to nic, kochani, dzisiaj czytamy dalszą część naszej miśkowej historii. To znaczy historii o mnie i o poszukiwaniu wielkiego gwiezdnego niedźwiedzia, pamiętacie? Pamiętacie, że ostatnio utknąłem w przedszkolu u małego, fajnego, gadatliwego Emilka i dowiedziałem się bardzo wielu ciekawych rzeczy na temat recyklingu. A dziś przeczytamy wam dalszą część moich miśkowych przygód, no i zachęcamy was do przysyłania do mnie listów do Biblioteki Niedźwiadek przy ulicy Kaniga 14 w Warszawie w Ursusie. Ursusiaki, do was mówię, właśnie do was. Napiszcie coś do mnie, a najlepiej napiszcie dalsze części moich przygód, czyli kontynuację tego, co dzisiaj będziemy z mamą czytać, i przyślijcie mi jakąś ładną ilustrację. Może ktoś narysuje mnie w lesie, albo może ktoś narysuje miśkową mamę, a może ktoś narysuje wielkiego gwiezdnego niedźwiedzia. No, czekam na wasze listy, na wasze rysunki, albo pod naszym dzisiejszym postem, albo w postaci tradycyjnego listu wysłanego pocztą. A teraz nie będę już marudził i wołam mamę i czytamy. Mamo! Dzień dobry dzieciaki. Trochę nam tu nasza podpórka zawęża horyzont, ale już się widzimy. Już siedzimy i czytamy dalszą część przygód Miśka Tadeusza, który, jak właśnie powiedział, trafił do przedszkola do Emila, potem dowiedział się bardzo wiele o recyklingu i ruszył w dalszą drogę. Tadeusz brnął w gęstwinę lasu dalej i dalej. Brnął i wciąż rozmyślał o drugim życiu niepotrzebnych już przedmiotów. Wkrótce drzewa zaczęły się przerzedzać, a zza drzew dobiegały dziwne, niepokojące dźwięki. Jakieś pomruki, jakiś warkot. Mały miś trochę się wystraszył, ale szedł dalej przed siebie. Nagle ujrzał przed sobą niekończącą się czarną asfaltową drogę, po której pędziły samochody. To stąd ten warkot i szum, pomyślał Tadeusz. Miś, zmęczony i troszkę smutny, bo przypomniało mu się o mamie i pluszowym lesie, szedł wzdłuż drogi ze zwieszoną główką. Dodatkowo poczuł, że jego brzuszek powolutku zaczyna mu przypominać o jedzonku, charakterystycznym bulgotaniem. Miś sięgnął łapką do plecaka, w którym jeszcze jakiś czas temu miał porządny zapas miodokanapek i... jakież było jego rozczarowanie, gdy nie natrafił na żadną z nich. Ech, wzdychając poklepał się po brzuszku. Jestem głodny, powiedział sam do siebie i nagle spośród gęstwiny po jednej stronie jezdni wyszli jacyś ludzie, którzy nieśli duże wiklinowe kosze wypełnione pięknymi, pachnącymi, brązowymi kapeluszami grzybków. O, patrzcie, patrzcie dzieciaki, odezwał się uśmiechnięty, okrągły pan. Patrzcie, jaki cudak wędruje z krajem lasu, wskazał na Tadeuszka. Dwoje towarzyszących mu dzieci, ciemnowłosy chłopiec i roześmiana dziewczynka, odwróciło się w stronę misia. Tato, to pluszowy misiek, krzyknął chłopiec. Jaki śmieszny, dodała dziewczynka. Cała trójka zbliżyła się do misia i badawczo zaczęła mu się przyglądać. Tato, jakie on ma duże, śmieszne uszka, a jaki gruby brzuszek, piskliwie wykrzykiwała dziewczynka. Tak, a ten brzuszek jest bardzo, bardzo głodny, odezwał się Tadeusz. Patrzcie dzieciaki, on gada, zakrzyknął tata. Biedak, na pewno się zgubił, rozczuliła się dziewczynka. Tato! Zabierzmy go do domu, bardzo proszę, damy mu jeść i może uda się mu jakoś pomóc, dodała. Dobrze, zgodził się tata i zapytał. Masz jakieś imię, miśku? Nazywam się Tadeusz, odrzekł niedźwiadek. Dziewczynka złapała misia za łapkę i wspólnie ruszyli do samochodu taty. Po kilkunastu minutach jazdy znaleźli się wśród niewysokich budynków małego miasta, które i tak wydawało się misiowi bardzo wielkie. Miś patrzył na przesuwający się obraz za oknami, kiedy tak jechali, i poczuł się bardzo senny.
Powieki coraz bardziej opadały, robiły się coraz cięższe, aż w końcu miś zasnął, co obwieścił współpasażerom misiowym pochrapywaniem. Gdy otworzył oczy, zobaczył główkę pochylającej się nad nim dziewczynki i poczuł piękny zapach, którego nie potrafił początkowo rozpoznać, ale po chwili zdał sobie sprawę z tego, że ten zapach docierał do jego noska z kuchni i zwiastował coś pysznego do jedzonka. W drzwiach kuchni pojawiła się po chwili tęga pani, która niosła tacę z czymś parującym, pachnącym miodkiem, czymś słodkim. Proszę, misiu, odezwała się pani, to dla ciebie. Jak spałeś, udało mi się upiec miodowego orzechowca, częstuj się. Miś od razu wyciągnął łapkę i z wielką radością zaczął zajadać przysmak, błogo pomrukując. Misiu, jestem Emilka, powiedziała dziewczynka, wyciągając rączkę w kierunku Tadeusza. A ja nazywam się Mikołaj, dodał chłopiec. I tak nasz Tadeusz zyskał nowych przyjaciół. A wieczorem rozmową nie było końca. Miś opowiedział o tym, że poszukuje wielkiego niedźwiedzia, o tym jak trafił do Emilkowego przedszkola, o śmieciach w lesie i o recyklingu. Opowiedział też o pluszowym lesie, no i o mamie. Gdy opowiadał o domu, Emilka dostrzegła niewielką misiową łezkę wokół i pomyślała o tym, że Tadeusz pewno tęskni za mamą. Misiu, a może my pomożemy ci odnaleźć wielkiego gwiezdnego niedźwiedzia i razem wrócicie do pluszowego lasu, zaproponował Mikołaj. Bardzo bym chciał, szepnął miś. No to postanowione, wykrzyknął Mikołaj i pogłaskał Tadeusza po głowie. Mam plan, zaczynamy jutro, dodał. No hal do góry, znajdziemy go, pocieszył. A Emilka pokiwała głową na znak, że się zgadza. Rano dzieci zaczęły krzątać się po domu. Szybko myły się, ubierały, zbierały swoje rzeczy. Czas do szkoły, zawołał tata i wkładając kurtkę otworzył drzwi. Tato, zabieramy Tadeusza ze sobą, powiedział Mikołaj. Dziś mamy geografię, poszukamy miejscowości, które mają coś wspólnego z niedźwiedziami. Dodał i mrugnął porozumiewawczo do Emilki. Tak, tato. To bardzo dobra myśl, poparła go Emilka i fru, już ich nie było. Mama pomachała im ręką na pożegnanie, zamykając za nimi drzwi. Mam nadzieję, że ten cudak znajdzie to, czego tak bardzo szuka, pomyślała. Kochani, to jest dzisiejsza część przygód Tadeusza. Wy oczywiście, jak zawsze, możecie dopisywać i domalowywać jej kolejne, następne części. Czekamy na to bardzo z Miśkiem. Tak, tak, mamo, oczywiście, dzieciaki, czekamy bardzo, bardzo, bardzo niecierpliwie. No i jeszcze mamy taką niespodziankę, ponieważ mama Emilki i Mikołaja poczęstowała misia takim specjalnym, pysznym ciastem, orzechowcem z miodem. I kto chciałby ten przepis otrzymać od nas, to jest proszony o zgłoszenie się pod postem, o napisanie nam swojego adresu e-mail i my ten przepis wam wyślemy. A teraz już żegnamy się i do przyszłego tygodnia. Buziaki, dzieciaki, pa pa. Pa pa, kochani, pa pa, do zobaczenia.